Cześć wszystkim, pozdrowienia dla wszystkich widzów D4W. Od Arka specjalnie dla Was. Wszystkiego dobrze. Cześć, siemanko, witam Was serdecznie, słuchajcie, dawno nie było, tutaj zobaczycie filmik z Aromowa, z którego przed chwilą wróciliśmy, zaraz wybieramy się na mecz Polski, ale nie, to nie o to chodzi. Nie wiadomo, kurwa, o co. O to chodzi, słuchajcie, że w tym odcinku bierzemy grupę A, czyli zaczynamy zabawę mundialową. Także bardzo dużo typów, bardzo ciekawych, dużo analiz, zobaczymy jak będzie. Za chwilę pojawi się tutaj nasz ekspert z Premier League, którego ściągnąłem prosto z Londynu, żeby na czas Mistrzostw Świata był z nami, no bo musi mi ktoś pomagać, a że Kubuś zna się na piłce jak mało kto. No to zobaczymy jak to wyjdzie. Wjeżdżamy, czyli grupa A, Mistrzostwa Świata, pierwsza kolejka do Łodzi. Oh, LeBron! Lewandowski 3-0! Lewy! Lionel Messi! Oh my God! Skonca, ale gol! Co za bramka! Co za bramka! Tadam, tadam! Pojawia się i znika taka rola magika. Ja dzisiaj, dobra, przyznaję, chciałem dzisiaj kupić pieprzoną koszulkę naszej kochanej reprezentacji Polski, ale się okazało, że kurwa sklepy są za mną. Bo jest niedziela handlowa, także dziękuję, dzięki mordeczki, zajebiście, lubię to. Jesteśmy tu po to, żeby przeanalizować sobie grupę A, Kuba. Grupa składająca się z Rosja, Urugwaj, Arabia Saudyjska i Egipt. Na pierwszy ogień mecze już niedługo. Pierwszy mecz, jak mówiliśmy, otwarcia Mistrzostw Świata. Rosja, Arabia Saudyjska, słucham się. Mamy najsłabszy zespoł na tych Mistrzostwach Świata według rankingu FIFA. Mecz otwarcia, Rosja gra u siebie, musi ten mecz wygrać. Jeśli oni nie wygrają z Arabią Saudyjską, no krytyka... To Putin może spalić mistrzostwo. Arabia Saudyjska, wiadomo, no, nie przyjeżdża w roli faworyta, no, przyjeżdża jako drużyna do bicia. Tak ją trzeba postrzegać. Czy tak będzie, zobaczymy, ale Rosja musi ten mecz. No dobra, musi wygrać, sprawdźmy jak kursy, słuchajcie. Kursy wahają się, na Rosję jest od 1,42 do 1,45, na Arabię Saudyjską aż 9, no to faktycznie mamy tutaj outsidera i faworyta. Ja też uważam, słuchajcie, że Rosja, czyli zespół na otwarcie Mistrzostw Świata, gdzie ta naprawdę atmosferę czuć, oni wygrają to spotkanie i myślę, że będzie jakiś 1-0, 2-1. Dobra, weźmy sobie na warsztat Rosję, gwiazda zespołu. Ja myślę, że Alan Jagoje będzie w końcu chwalić. Chłopak, który miał przed sobą wielką karierę. Co się stało? Co się stało? Raz, to hard bass. Ja z Barciem kochajcie das. I na Nike pocany. No nie wyszło, no coś poszło nie po myśli. No musi kiedyś odpalić, bo to na pewno jest wielki talent. Miał propozycję z Arsenalu, były oferty z Premier League. Nie wyszło. Obecnie gra w CSKA. Się wychował. Zarabia mamonę. Tak, zarabia niezłe pieniądze. Jadu! Ile zarabiasz? Ale ta kariera nie poszła, myślę, tak jak on by chciał i tak jak ludzie w Rosji tego chcieli. Oczekiwania były ogromne. No jest na pewno też kilku innych ciekawych zawodników, którzy grają w Premier Lidze Rosyjskiej, którzy grają w Lidze Mistrzów. Znaczy powiem tak. Na pewno to nie jest słaby zespół, tak jak... Ja, znaczy dobra, ja uważam, że Rosja nie namiesza na tych mistrzostwach. Nie, no zdecydowanie, mając w grupie Urugwaj, który jest moim zdaniem murowany faworytem na mistrzostwa miejsca, ale jest też Egipt, który ma tego Mosalaha, który poniesie prawdopodobnie tych egipskich piłkarzy i prawdopodobnie zagra w pierwszym meczu z Urugwajem. Jest Elneny, który też gra w Premier League na co dzień i kilku innych ciekawych zawodników, także Urugwaj moim zdaniem jest murowany faworytem. Egipt wyjdzie z drugiego miejsca, bo powinien poradzić sobie na pewno z Arabią Saudyjską i Rosją. Czyli podsumowując, słuchajcie, pierwszy mecz Rosja-Arabia Saudyjska, gramy na Rosję. Gwiazda zespołu Arabii Saudyjskiej, jakbyśmy mieli znaleźć tu jakiegoś zawodnika, jest taki, słuchajcie, jeden zawodnik z Levante, Premiera Division. Wygląda na spoko chłopaka, przynajmniej na zdjęciu. Całkiem niezła druga runda. Ogrywał w Premier League, także Premier Division, także to nie jest jakiś przypadkowy zawodnik. Z tego co pamiętam w meczu z Realem też zadebiutował zawodnik z Arabii Saudyjskiej w ostatniej kolejce. Proszę bardzo, można? Także no jest tam kilku zawodników, wiadomo, ciężko znaleźć tam mega gwiazdę w futbolu, ale na pewno jest kilku zawodników, którzy występują w Europie i na pewno będą się chcieli pogadać w Europie, bo oni też marzą o tym, żeby grać na wielkim poziomie. Wiadomo, pieniądze w Arabii Saudyjskiej są ogromne. Zawodnikom nie zależy mega na wyjeździe, ale jeśli ktoś ma ambicje sportowe, na pewno będzie chciał się pokazać. Dobra, Arabia Saudyjska nie namiesza. Nie namiesza, to zapominamy o nich, dobra. Pierwszy mecz postawiliśmy, czas na drugi, Egipt, Urugwaj. Ciekawy mecz, chociaż też mający zdecydowanego faworyta, oczywiście Urugwaj. Myślę, że takie gwiazdy jak Cavani czy Suarez, to będą prawdopodobnie ostatnie mistrzostwa świata.
dla tych zawodników. Będą chcieli coś udowodnić. W ogóle cały ten rumor jest mocny. Będą chcieli na pewno udowodnić coś i moim zdaniem mają szansę namieszać coś w dalszej części. Już nie mówię o grupie, bo w grupie są umurowany faworytem. Ale na pewno będą chcieli powalczyć z tymi zespołami z Europy, którzy są uznawani jako faworytów. Ale powiem sobie pamiętajmy, ta Ameryka Południowa to jest... To jest inny futbol. Bardzo techniczny i bardzo fajnie się ogląda takie drużyny. Jakbyśmy mieli stawiać pierwszą kolejkę w tej grupie, no to postawiliśmy na Rosję, Egipt, Urugwaj, gramy na zwycięstwo Urugwaju. Urugwaj, tak, już chcą powalczyć. Dobra, kursy na Urugwaj, słuchajcie, od 1,6 do 1,65, także też ciekawie. Egipt, troszkę opowiedzmy o nim, bo tak mówiliśmy sobie poza tutaj wami, że Egipt to jest taki zespół, który naprawdę może powalczyć z tą Rosją o wyjście z tej grupy. Czy tak naprawdę jest? Tak mi się wydaje, no mówię, Egipt żyje Mo Salahy. Wiadomo, co się działo w wyborach prezydenckich, gdzie 5 milionów ludzi zagłosowało na Mo Salaha, także on jest uważany tam za Boga. Faraon Salah. Wydaje mi się, że on sam w pojedynkę może tam w ataku namieszać. Nie no, dobry jest. Może zrobić jakąś ciekawą akcję i zrobić bramkę. A do tego będzie miał 10 innych zawodników, którzy będą chcieli mu za wszelką cenę pomóc, żeby ten Egipt wyszedł z tej grupy i dać ludziom w Egipcie radość. Pierwsze miejsce Urugwaj, drugie Rosja czy Egipt? Ja bym postawił na Egipt. No i dobra, ja też tak myślę, że Rosja nie wyjdzie z tej grupy, ale zobaczymy, przeanalizowaliśmy sobie, słuchajcie, tak już pierwszą kolejkę, kto wygra, kto przegra. Jak to widzicie, kursy 1,45 i 1,65 na te dwa typy. Niedługo zobaczycie nas w kolejnym filmiku, gdzie będziemy sobie nagrać pierwszą kolejkę grupy B. Z tego miejsca się żegnamy, ale za chwilę znowu się pojawimy za wtedy w filmiku. Do krótkiego zobaczenia, trzymajcie się, pamiętajcie, subskrypcja, wbijajcie na kanał Telegram, tam na bieżąco codziennie typy są podawane w formie powiadomień. Dostajecie szczegółowe instrukcje obsługi, także czytajcie opis. Do zobaczenia. Ale tu jeszcze zapomnieliśmy o konkursiku. Konkursik bardzo prosty. Chciałbym, żebyście wytypowali wynik dokładny spotkania Egipt-Urugwaj. Czyli dokładny wynik spotkania i strzelca przynajmniej jednej bramki. Równie dobrze mile widziane też typy Rosja, Arabia Saudyjska i też dokładny wynik spotkania i strzelca przynajmniej jednej bramki. I oczywiście wszystkie nagrody i komentarze prosimy kierować pod tym filmem. Tam znajdziecie opis, co wygrywacie. Komentujcie, bawcie się z nami, bo te mistrzostwa będą nasze. Zarobimy trochę siana. Mam nadzieję. Oni muszą tu być. Dobra, widzimy się w następnym filmie. Heja!